Nagrywinguję! Ładnie wszystko, niech się dysk mi rozgrzewa, bo no, ostatnio mi się dysk w ogóle nie rozgrzał. Kurwa, i znowu mam... O chuj. Dobra, to jestem u ciebie na sesji. No właśnie jestem, ja sobie już ciebie wyciszyłem i tak dalej, dobra. To czekaj, chwilę, ja muszę tutaj powłączać rzeczy. Okej. Dobra, najpierw twój głos, zobaczmy, czy się wchodzi. No na pewno wchodzi. Okej. Wchodzi jak ja w pewną kobietę. Dobra, nieważne, nie było w ogóle ten, nie było w ogóle... Tak, to się wytnie. ...tematu, ta. Dobra. To co? Który quest teraz? To ty może wybieraj, bo u ciebie są teraz quest logi. No ale ty masz też jakby w quest logu moim, masz też swoje questy, których ja nie mam, więc żeby pominąć te, których ja nie mam. No dobra, no to nie wiem, święty spokój być może? O, myślę, że od tego można zacząć. Aha, no i ty jeszcze musisz zacząć sobie święty spokój, żebyśmy mogli siedzieć. Nie, nie musisz. Ja już mam zaznaczone. A, dobra. Dobra. No to co? To wybiegamy i 3, 2, 1, start. O Jezu, ale drop FPS-ów. Ledwo włączyłem grę. Zane, jesteś tam? Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Także co, witamy was ludzie bardzo serdecznie. No Jezu, nie, wirale. Kurwa, ja już mam dosyć tych wirali. O, na dwa paty jak wstają w pierlal, ała. Ty no, a ten gdzie z dupca? No, nie rób hałasu. Nie rób przehałasu, gościu. Aha, dobra, mam broń nieskuteczną, kur... Jezus Maryja, no... Dobra. Miało być tak pięknie, miło i... Miało być tak pięknie, miło i przyjemnie. Także miało. Co? Tak, witamy was bardzo ludzie serdecznie. No, witamy, dzień dobry. W kolejnych odcinkach Le Dying Late. A nie, dobra, bo to było ostatnio. Tak czy owak, witamy was w kolejnej sesji nagraniowej z Dying Light'a. Z Whiteyorem w roli głównej. O, jakiś zombie! A! No, fuck off! Jezu, do spania! Dobra, ja tu sobie ich przeszukuję szczęśliwie. Także co? O ile widzieliście, albo i nie widzieliście, ludzie, właśnie wpierdasiliśmy się delikatnie pomiędzy tonę zombiaków. Aczkolwiek, naszym zadaniem jest teraz troszeczkę pchnięcie tego quest loga i wykonywanie niektórych pobocznych, bo ja ich mam trochę, Whiteyear też ich ma, także jakby obydwie sesje nagraniowe i ostatnia, jak i ta teraz, idą do nas na kanały. Mi się jeszcze gierka delikatnie przycina, ale myślę, że jest to problem, który rozwiążę. Okej. Przy dłuższym graniu w tą grę. Także... The more the umbrę, the more the umdrę, że gram w tą grę. Ach, takie śmieszki, heheszki, miało być w chuj zabawnie, ale... Wychodzi jak zawsze. Wyszło jak wyszło. Tak, czyli jak zawsze. No ja z tymi wiralami niech mnie chuj, no. A, zapomniałbym o lince. A ja taki gamon jestem i nie zauważyłem. Dobra, gdzie by teraz? Tu... Viralinho. Vira co? Viralinho. Jezu. No, wypierdalaj. Yeah.
Ja pierdolę! Więcej na to od kogo mu nie miała, co? No mówię, no tragedia z tymi wiralami. Naprawdę, stary. Ja się mocno zastanawiam, czy ta seria w ogóle ma na teraz przynajmniej jakiś głębszy sens. Przynajmniej z pobocznych, bo naprawdę chuj mnie strzela z tymi wiralami. Miałem też na serii nie przeklinać, a co robię? O kurwa! Family friendly, złodzieje. This is it. Nie, naprawdę. Family friendly to tutaj się, no... Naprawdę, ta seria się do takich serii zalicza. 200%. Tak. Nie, dobra, do ciebie biegnie falen. Wcale... Bo mnie zatrzymały zombiaki. Wcale nie jest tak, że... Dzieci swoich pociech nie powinny nie oglądać tej serii. Boże, ile tych kurna wiroli! Come on! Jezu, jeszcze mnie coś tutaj dziabarzyć chce. O Jezu, no come on! Wono ode mnie, gnoju! Jeszcze ktoś! Tak, przebieg za mną. Boże święty, ty normalnie ściągasz mi te wirale na łeb. Nie tylko tobie, sobie też. Nie wiem, no tragedia z tobą ogólnie. Z tobą też. Nie. Ze mną aż takiej tragedii nie ma. Czy inaczej, ze mną tragedia była do momentu, jak chodziliśmy 3 razy na ten most, kurwa, i żeśmy farmili zasoby. Nie, bo potem nie będziemy mieli na grę. Nie. No kurwa, co się okazuje, jesteśmy niemalże w połowie gry i... Mamy kurna zasobów tyle, że moglibyśmy zasobozaura zrobić. Dokładnie. Tam, taradaradam. Śpiewamy różne rzeczy, które nie mają sensu. A co ma sens, każdy wie, gdy się bzykać komuś chce. Nie wiem, co ja chciałem zaśpiewać, albo i nie zaśpiewać, ale czegokolwiek nie chciałem zaśpiewać, było to złe. Gdzie jest moja skrzynka, ja się pytam? Tutaj. Cyk. Aha, ty żeś się rozumiem, ty żeś się przebiegł pomiędzy zombiakami i teraz dopiero do mnie dobiegasz. No. Aha. Można i tak. Kurwa, fioletowe noże do rzucania, no jasny chuj mnie strzeli. Ty masz fioletowe noże, ja mam kurwa jakiś jebany kordeas. Teraz zielony. Nawet tego nie biorę, chuj. Ile to jest, ile ma to damage'a u ciebie? 142 damage'a. Zielony gówno. Beach please, mam po 200 DMG. Beach please, mój shotgun jest tutaj zmniejszy. O matko, nie, dobra, bo tu jest plujek. Serio? Te. Oła. Znaleźliście go czy nie? Kurwa mać. Mógłbyś plujka zdjąć? Spoko, tylko mnie zombiaki trzymają. Oła, no. Kurwa! No nade mnie wygnoje. Masz tutaj tego. O Jezu. Wirala widzę. Co prawda nie chciałem tego czegoś. Ale po prostu... Dobra. Wiral, zgłoś się! Jak wygląda sytuacja? Dobra. Jeden zajebany. Headshot z karabinu i po kolesiu. A ty się tam pierdasisz. Chcę go dostać żywego. Weszło 2 popierdoli z karabinami, elo. Dzięki. Kurwa. Się nie uratuje teraz. Dobra, ty ich zabijaj, ja przeszukuję ludzi. Dobra. No, trafiłem na krótkofalówkę. O, git. Zgubiliście się?
osiedle Gabriela 5. Wejdźcie przez piwnicę. Chyba Grabiela 5 górna. O, bełt. Jezus Maria, dobra, nie chce mi się ich przeszukiwać, serio. Serio? Ta, nie chce mi się już tego robić, naprawdę. Znaczy inaczej, gdyby nie było takiej jebni z tą grą, że wiesz, że na zasadzie, że gra ci po prostu chamsko progresuje jakby twoje wyczyny. No, ja pierdolę. Dobra, cudnie, Virala się w ramki mordy, Viral. No właśnie mnie goni jeden. O, i przestał mnie gonić, chyba. Aczkolwiek ja wiem, gdzie to jest i no, już tam lecę nawet. Mówisz? Tak. No też wiem, do ciebie biegnę. Czy wiem? Po prostu biegnę przed siebie i jelo. To jest tu? Tak, to jest tu. Jestem. O, tutaj jest jakiś pseudo-zrzut. A, no tak, ja zapomniałem, to jest wrzut klimowany. Co, dwóch dużych? Tak. Mówiłem, że to nieopłacalne. A ten tam idzie jak debil. No ja jestem już tutaj z ciebie. Nie, dawaj na dół, bo ja tu morduję zombiaki jak szczęśliwy. O, przyszedł i rozpierdasił coś. O Boże, jeszcze Viral ryli. Ja naprawdę rozpierdasił. Daj ty śmieciu. Nie, dobra. Virala mamy przy dupie. Ech, muszę wypierdasić broń. O, jeszcze mam poziom siły, nice. Chwa mać. Czekaj. Aha. Czym ja się zaluczyłem? O kurwa! Zawaleń, uważaj! Aha. Cudnie. Żeś właśnie sprawił, że znowu będą Virale biegły. Oj tam, oj tam. No nie oj tam, oj tam. Jezu, ile kokainu. No, halo, pozabijaj ich. Boże. Aśmy się wpierdasili. Ała. Ile mnie gro. Kurwa, broń nieskuteczna, no jasna cholera. Bon. No, kurwa. Jasna cholera. Miałem nie klucz. Jak tu się rzuca bronią? A, tak. X. Czy tam... O Jezus. O kurwa, Bóg ognia. No właśnie, żeś go podpalił. A ja przeszukuję ich szczęśliwie. Mógłbyś przestać go palić? Ja go nie palę, ja go na prostu napierdziałem. To mi nie pomaga, stary. Że on tam płonąć zaczął. A matko święta, dobra. Dawaj do tych, do drzwi. Czekaj, rozmontowuję rzeczy i już... Kurna, chciałem zmontować rzecz. Dobra, ty se rozmontujesz teraz. Proponuję przygotować karabin. No to daj mi chwilę. Czekaj, ja sobie bronię ponaprawiam, bo nie mam dosłownie ani jednej broni dobrej. Mówisz, karabin się przygotować? Tak, znaczy ja już mam wyposażony, wybrany, także no, także lajty. Dobra. I proponuję otwierać wszelkie możliwe drzwi, chociażby takie jak te tu. To poczekaj jeszcze chwilę, bo ja kończę sobie ogarniać. Ale brzydka tekstura na zamku. O Boże. Dobra, co my tu mamy? Dwie skrzynki. Wiklinowe dwa koszyki. Gaza i jeszcze jakieś gówno. Idziesz tu?
Tak, chwila, kończę, muszę sobie jeszcze jedną rzecz ogarnąć. Ja będzie pierdykam, a ten kurna jeszcze ekwipunkiem zarządza. No. Dobra, czekaj, ja zobaczę, co ja mam tu kurwa poniżej swojego damage'a, bo to po prostu mnie już zaczyna irytować delikatnie. Jakaś siekierka, jakiś kurna ten teges, czekaj kurna. Co to ma w ogóle? Dobra, to ma efekt, to ma 112, to ma ten... Jakby na razie wszystkie bronie, które znajduję, mają powyżej setki, co mnie kurwa nawet cieszy, powiem ci. Jedynego mam takiego siepaka, który jest na 240 i jest to pomarańczowy przedmiot, powiem ci. I tu już się zaczynają bronie z damage'em 200 coś, także no, nie jest za kolorowo, powiem ci. Wybuchowa gwiazdka do rzucania, kurwa. No, co mi kurna robisz, człowieku? Weź się ogarnij. Dobra, mamy te oczywiście ten sam karabin co ty. Modyfikacje, więc możemy iść. Że tak powiem, łap! Nie da się? Jedno się. O, da się. Kurwa! Fale ty tępy chuju, teraz wracaj po mnie. Ożyw, kurwa. No. Masz. Jeszcze cię healam. Dzięki. Miałam apteką. Podejrzewam, że trochę nas usłyszeli, ale... Kurwa, czekaj, bo się quest nie przełączył. Mówisz? Tak, bo mi na Hellraida wybrało. A mi wybrało, bo ja mam znaleźć Karima. Ej, dalej. Czekaj. Czy no wiem, że masz ten quest znaleźć Karima, ale no... Ty jesteś na górze, mówię. Tak. Człowieku, ja tu już mu szczęśliwie morduje. Pod czym była latarka? Pod te. Więc jeżeli ma ci to kiedykolwiek działać, to będzie to pod te. Dobra. Właśnie. Ja się musiałem po jednego delikwenta cofnąć. I proponuję też tutaj później zajrzeć wszędzie. Jakby teraz chcę spriorytetyzować to. Dobra. Po headshocie rozdane. Ja rozmontowuję od razu te zielone i zjeba i głupie gówno. Rozmontowuj se na razie. Ja ci dam chwilę. Zanim nie trzeba będzie gdzieś się sprężyć. Tu jeszcze tego kolegę przeszukam. No, ja wam ludzie... Gwiazdek, ale nie będę stał się podnosić. Nie, a co ty tam, plądrujesz? Nie, bo mi wyskoczyły z jednego gościa. A, to chyba, że... Ty, to jak już tu jesteśmy... O, no. Zapasy. A, myślałem, żeby to później wrócić, no ale dobra, no, już trudno się mówi. Szowka. Sznuryki to wszystko. Boże, u mnie tylko aleozol. No matko. Się takim psikasz, to masakra. No. No, co miałem mówić. Ludzie, a więc kwestia jest taka, że na razie wykonujemy te poboczne, a odcinki z fabuły będą się pojawiały, myślę, na dniach. Nie, dobra, nie mam ręki, kurwa, ty to otwórz. Jestem dzisiaj rakiem. Weź te drzwi od windy otwórz. Nie, ja jestem rakiem, nie potrafię prosto klikać. No, come on! Ja nie wiem, czy ja tego na padzie nie będę po prostu otwierał. Bo na padzie wygodniej się to robi. No i co, i seło do góry. Cyk. Do góry trzeba. Wiem. Dawaj to windy.
Już ci daję do windy. Z schodami się nie dostaniesz. Dawaj do windy i tu do mnie linką. Żeśmy sobie ją ostatnio odblokowali. Cyk. Ło kurwo, idę. Chłop co sobie porobił. Nie, ale serio. Biorąc pod uwagę... kurna, wszystko... O, cudnie. Tych drzwi szukałem. Ja. Tutaj. Dobra. Wiem, że tam. Czekaj. Se przeładuję. A, mówisz, że tu będzie ostro? Nie, co ty. Ostro nie będzie. Karim, tu Crane. Rzuć broń albo zginiesz. A ty po cholerę się wtrącasz. Ta sprawa cię nie dotyczy. Przykro mi, Karim, ale Errol Asani to teraz mój problem. Pracujesz dla niego? Jesteś głupcem. Byłem jego ochroniarzem, wiesz? Po tym, jak wszystko się spierdoliło i postawili ten mur, dosłownie nas zalali. Ugryzły go w nogę. Zabrałem go do Randala, doktorka ze slumsów, i ucięliśmy ją. Gładziutko. To była nasza jedyna szansa. Gdybyśmy tego nie zrobili, zmieniłby się. Ale ten sukinsyn nigdy nam nie wybaczył. No to się rozstaliśmy. Więc czemu teraz na niego polujesz? Na początku władze wywoziły wszystkich ważniaków ze strefy kwarantanny. Errol powiedział, że leci po niego helikopter, który zabierze nas wszystkich. Potem go pogryzły, a przez to całe zamieszanie nie udało nam się złapać transportu. Po tym, jak włączyłeś nadajnik, usłyszeliśmy, jak Errol prosił o ewakuację. Kilka dni temu usłyszeliśmy odpowiedź z zewnątrz. Stary Zgred załatwił sobie transport, a ja chcę się na niego załapać. A co z Raizem? Nie obchodzi go, aby ten gość? Gówno go to obchodzi. To moja sprawa. Chcę po prostu wydostać się z Haranu. Na bank stąd nie odlecisz. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale po prostu chcę się stąd wydostać. Jeśli cię znów zobaczę, będę się spodziewał najgorszego. Jak chcesz. Powodzenia, Crane. Będziesz go potrzebować. Ogólnie, jeżeli chodzi o postać, na przykład takiego typowego Karima, co nie? No. To zdradzę ci jeden fuck up w związku z nim. Jakby nie będę spoilerował, bo to jest mowa o queście, który ma miejsce w drugiej części naszych przygód apokaliptycznych. A, czyli on będzie w dwójce? Nie, nie. Będzie postać charakterem bardzo podobna do niego, ale to nie będzie on. Niestety. Dobra. Nie spoilerując, bo inaczej, jest to po necie, to już szaleje, ale jakby no nie chcę spoilerować, bo wiem, że jest cały quest w necie. No jak zawsze, wszystko jest w necie. No niestety. I od tego się nie uwolnimy. Zresztą ogólnie... Ło, deszcz pada. Tak. Pierwszy raz w tej grze widzę deszcz. Gdzie tu jest jakaś skrzynka? Ja chcę skrzynkę. O, tu jest. Mówisz? W sumie tobie powinienem to dać, bo masz większy poziom Survivora. Kurwa. Złamał mi się lokty. Jej, odblokowałem sobie posążek. No, come on. Co? Posążek? Kaj. No, tutaj stoi posążek u mnie. Czekaj. Na stoliku. Idę już tam. Tu. Miejsca. A ty, fakt to za. No, jakby od spoilerów się nie ucieknie. I to jest wiadome nie od dziś. Ale wiesz, można zawsze robić taką sneaky taktykę, że jak ja, nie? Że nie oglądasz gameplayów, tylko oglądasz sobie na przykład easter eggi, które ludzie znaleźli. No. O, wiem, mi się despawnił XD. Lulus? Czekaj, no. może ja interneta w telefonie wyłączę, może będą mniejsze lagi. Aaaa. Czy nie, no wiesz, no podejrzewam, że po prostu, nie wiem, może zablokuje tą mobilność internetu, w sensie, żeby internetu nie można było odbierać na telefonie. Mam tą możliwość. To każdy ma tą możliwość. No, uwierz mi, nie każdy, na przykład znajomy, który ma w tym, w Orange'u,
No. Nie do końca ma tą możliwość. Jak się go pytałem... Co? Co, idziemy oddać tego questa, czy ty dalej gdzieś stoisz? Nie, ja ten, poszedłem po skrzynki na górę. Ja pierdzielę, dobrze wiedzieć, nie poszedłeś po skrzynki. Ja Aha. myślałem, że ty poszedłeś oddać questa. Nie gadajcie. Co? Lecę. To zrzut? Tak, lecę po zrzuta. No dawaj na znacznik. W sensie na mój znacznik. Ja tam w sumie lecę. Dobra, miód. Cud, miód, malina i orzeszki. To jest przy tej, przy gazowni spadło po prostu. Ty się tam z czymś bijesz? Tak. A ja tu zrzuta otworzyłam. I czekam. Także jak chcecie się przejść, to na mój znacznik zapraszam. No właśnie do ciebie biegnę. Pierdzielniku. O nie. Tak, więcej ich. Więcej ich tu ten. Tam masz skrzynki stare. A ten co się skampił. Że tak powiem, znowu byłem imperatorem Palpatinem, kurwa, pociągającym za sznurki zewsząd, ale nic nigdy nie robię. Ano. O Boże, święty, uniwersum Star Wars, tak piękne. No, ja jeszcze mam dwie gry Star Wars do ogrania na kanale. Obczajcie sobie ogólnie ten kanał Wściekłe Wąsy, bo naprawdę zajebiste smaczki i zajebiste ciekawostki tam są. Ej, bo nie reklamujmy innych kanałów. A no. Które nie wnoszą nic do kontentu. No, znaczy, nie no, wiesz, no to akurat wnosi, bo wspomniałem o uniwersum, nie? Wiesz, gdybym nie wspomniał... Jak chcesz jakieś porządne uniwersum do Gwiezdnych Wojen, to jest taki jeden, to jest był taki jeden kanał, tylko teraz nie pamiętam jak się nazywał. Holokron. Też. Aczkolwiek Holokron robi tak kiczowate materiały, że to jest szok. I jeszcze było Wiki do Gwiezdnych Wojen. O Jezu, nie, dobra, weź mi o tym kanale, nic nie mów. To była tragedia, to co na tamtym kanale, to co się działo, to była jakaś naprawdę masakra. Czekaj, ekwipunek. Co ja mogę A wypierdaszę to w pizdu. Sierp.